W Miejskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie zorganizowane przez Referat Zdrowia Urzędu Miasta z myślą o a poświęcone profilaktyce uzależnień. Takie spotkania organizowane są w naszym mieście cyklicznie. Tym razem do Skarżyska przyjechał Grzegorz Stępień, gitarzysta, basowy zespołu oddział zamknięty. Muzyk przestrzegał młodzież przed zagrożeniami związanymi z używkami, takimi jak alkohol, narkotyki, dopalacze. Zagrożeniem jest również dzisiaj cyberprzemoc. W spotkaniu z muzykiem towarzyszył spektakl koncert profilaktyczny zatytułowany Szkoła Wolna od Uzależnień – Złe Wpływy. Przedstawienie przestrzegało młodych ludzi, do czego prowadzą kontakty z używkami i jak łatwo mogą zniszczyć życie człowieka. Grzegorz Stępień również przestrzegał młodzież, zwracając uwagę na konsekwencje używania używek, które często ponosi się później przez całe życie. Stępień nie tylko teoretyzował, podawał również przykłady konkretnych ludzi, którym używki zniszczyły życie. Artysta nie tylko mówił, ale również śpiewał piosenki z repertuaru, oddziału zamkniętego. Po koncercie młodzież mogła już osobiście porozmawiać z muzykiem, uzyskać autograf, zrobić sobie wspólne zdjęcie. Miejmy nadzieję, że tego rodzaju spotkania faktycznie wpłyną na młodych ludzi i uczulą ich na problemy towarzyszące sięganiu po wszelkiego rodzaju używki.